witamy Was bardzo serdecznie na moim kanale. A mówię witamy, bo nie jestem dzisiaj sam. Dzisiaj ze mną jest moja córeczka Anna. Słuchajcie, dawno jej tutaj nie było. Stęskniliście się za nią. Pytacie mnie cały czas, kiedy nagrasz coś za nią. No to jest Ania. Dzień dobry, dawno mnie tutaj nie było. Dzień dobry, dawno jej tutaj nie było. Jeszcze tak mówi po cichu, niepewnie, ale dajcie jej szansę. Ona się rozkręci. Moi drodzy, a więc dzisiaj w takim właśnie duecie wujek Bohun oraz jego córeczka Ania będą komentować galerię waszych prac nadesłane na skrypty mojego blogu, no dość dawno temu, ale lepiej później niż wcale, tak? No. Dokładnie. No, Ania się ze mną zgadza. Żółwik, beczka i piąteczka. Tak jest. Także moi drodzy, no. Dobra, zaczynamy, żeby nie było, słuchajcie, kilka tutaj informacji dla nowych subskrybentów na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie miał charakter vlogu, to jest po pierwsze. Po drugie, audio. Dzisiaj może być nieco inne, z racji takiej, że ja tutaj jakoś musiałem się z Anią pomieścić i może być tak, że mnie będziecie słyszeć na jedno ucho, a Anię na drugie ucho. Jednak mam nadzieję, że ten mikrofon ładnie to wszystko pozbiera i będzie pełne stereo. No, mikrofon, nie zawiedź nas. Także moi drodzy, no cóż, będziemy teraz przeglądać wasze galerie prac nadesłane, tak jak powiedziałem, dość dawno temu. Tutaj mamy 3 października 2016, Adamski 2006 w kategorii ciężarówki podesłał nam... Ciężarówki. Witaj wujku, mam 10 lat. No teraz trzeba dodać jeszcze 2. I nazywam się Adam. No cześć Adamie. Ja jeszcze nie całe 2. Bo jest dopiero czerwiec. No dobrze, no ale to tak, wiesz, już ogólnie mówiąc, nie? Pokazuję ci Renault AE 500 Magnum w skali 1 do 24 z firmy New Ray. Numer katalogowy to 23587. Wykonałem go z metalu i plastiku. Farbowałem go srebrnym sprayem. Dach został pomalowany farbami i posypany białym brokatem przez 3-letnią siostrę. No to pomysłowi są. Pozdrawiam ciebie i twoją rodzinkę i waszego pieska Paco. To myśmy wtedy już mieli psa? To nie tak dawno było. Ale psa już mamy 5 lat. Kurde, jak ten czas leci. No słuchajcie, mamy tutaj Renault. No jak na niego wołają? Pudełko, tak? Tak czy inaczej, magnumka, słuchajcie, posypana brokatem przez 3-letnią siostrę, tak? Mamy tutaj regulaminową karteczkę, także model wygląda... Też posypaną brokatem. Tak, model wygląda, no tak, w stylu retro. Żółte, bardzo popularne w latach 80. Światełka przeciwmgielne. Przyciemniane, takie można powiedzieć, zadymione klosze, wycieraczki. No, ja nie znam akurat tej firmy, bo tutaj jest jakaś firma inna, czekajcie, nie Revell. Nie Itarelli. To jest firma New Ray. Ja tej firmy nie znam. Nigdy nie miałem modelów tej firmy. No tak czy inaczej, słuchajcie, mamy tutaj wycieraczki tak jakby wtopione w tą szybę. A i Itarelli, i Revell mają wycieraczki osobno klejone. Także tutaj to wygląda zupełnie inaczej. Ta piwnica tutaj nie ma właściwie prześwitu. Jakby kabina leżała na tej piwnicy. Tak troszeczkę dziwnie, ale okej. Okay. Nie ma blendy, są lusterka, jedziemy dalej. No, widać ten brokat. Widać ten brokat? Moja córka coś wie na ten temat, słuchajcie. I dlatego tutaj ona się przydaje, ponieważ w brokacie nieraz jest cały jej pokój. I wtedy ja się wkurzam, bo kto to czyści? No ja to czyszczę, tak? No, no jest tak, czy tak nie ma? Prastelinka i brokaciki. To jest coś, czego rodzice nie lubią. Także, no... Widać tutaj brokat posypany przez 3-letnią siostrę z góry. Proszę bardzo. Model pomalowany sprayem srebrnym. Tutaj z tyłu niewiele widać, ponieważ ziarnistość tego zdjęcia wszystko niestety zlewa, ale coś tam jednak widać. Proszę bardzo. Mamy tylnie klosze pomalowane. Proszę, proszę. Tylnie klosze pomalowane. Idziemy dalej. Listwy międzyosiowe też są pomalowane. Tutaj mamy stopnie. Tutaj jakby po prostu ta ciężarówka leżała na kole.
nie ma tego prześwitu między kołem a całym tym nadwoziem. Poręcze również były malowane na srebrno. No to tak szprejem przeciął, no i się zaszprejowiło. No, no. Nie, nie, nie. To prawdopodobnie jest malowane już pędzelkiem, bo to widać. Prace malowane pędzelkiem od razu po prostu... No rozpoznamy to, co jest malowane pędzelkiem, a co sprejem. Aczkolwiek jak patrzę tutaj na te powierzchnie, które są oczywiście sprejowane, no to jest to zrobione naprawdę dość dobrze. No ty się na to znasz, bo ile ty tam masz. Słuchaj, Aniu, no musimy tutaj ocenić też wiek sklejającego, tak? No. 10 lat. Jak na 10-latka, to to jest cycuś gancuś. To jest pierwsza klasa. Jak na 10-latka. Także, słuchajcie, no szacun. Szacun i siekierka na jego cześć. Także, słuchajcie, po prostu jak na 10-latka, to sobie to naprawdę zrobił świetnie. I wygląda to na pracę 10-latka naprawdę dość zacnie. Tam nawet nie ma czego się doczepiać, bo tak jak powiedziałem, robił to 10-latek z 3-letnią siostrzyczką i no cóż, tutaj brawa przede wszystkim za ambicje, za to, że chciał to zrobić, że posklejał w ogóle. Nie mamy tutaj informacji, czy jest to jego pierwszy model, czy drugi, czy trzeci, czy jakiś tam kolejny, ale podejrzewam, że prawdopodobnie jest to pierwszy model. Więc jak na pierwszy model 10-latka, słuchajcie, naprawdę szacun, szacun. Także, no, Adaś, spisałeś się. Brawo, brawo. Jedziemy do następnej tutaj galerii, też od Adamskiego 2006. Osobowe kategoria, słuchajcie. Aniu, twój rocznik 2006. No. To jest twój rówieśnik. Mhm. No. Także dam ci jeden model do posklejania. Zobaczymy. Który sobie wybierasz? Tylko nie te unikatowe. Czyli żaden. Dobra, posprzątane. Aha. Wytłumaczone wszystko. Moi drodzy, Adamski wysłał nam również galerię zdjęć kategorii osobowe. Podglądamy. Witaj ponownie, wujku. Tym razem pokażę ci Forda Mustanga w skali 1:24 firmy Welly. Czy też Welly, numer katalogowy modelu 22088. Części, które przyczepiłem, były w farbie, resztę przyklejałem klejem modelarskim. Części, które przyczepiałem, były w farbie, resztę przyklejałem klejem. Czyli co? Sklejałeś farbą niektóre części? Nie do końca to rozumiem, ale... W sumie... Tak czasem, jak nie miałam kleju, to... Nie, ja rozumiem... Tak farbą, kiedy farbą malowałam, to dawałam i na farbę, no i się kleiło. Czyli ja rozumiem tak, że części, które przyczepiał, były w farbie, resztę przyklejałem klejem modelarskim. Ale jaką resztę? W sensie reszta to co? No właśnie, tutaj nie mamy takiej klarowności co do tego zdania, no bo można to naprawdę tutaj sobie... No tłumaczyć sobie to można na kilka sposobów, ale okej, zobaczmy samego tutaj Forda Mustanga. No, tutaj już malowanie pierwsza klasa. No, hej, no to jest zupełnie inna klasa niż ta Magnumka poprzednio. Jak się błyszczy. No malowanie naprawdę super. No. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No świetnie. Tutaj gdzie... o, tutaj na przykład. To jest Boss 302. Tutaj widać jakieś odrapanie lekkie. Ale o, proszę bardzo. Tak, jest ciężarówka, którą widzieliśmy poprzednio, czyli Magnumka. Słuchajcie, jest tutaj... jedna i druga praca, gdzie ta praca, no zdecydowanie już wygląda lepiej, tak? Tak bardziej estetycznie, tak bardziej po prostu profesjonalnie. Aczkolwiek nadal nie rozumiem tego tutaj. Części, które przyczepiałem, były w farbie. Czyli co? Ja to zrozumiałam jakoś tak, że były tam farbki, w farbce były części, malując przyklejał te części,
a części, które były w zestawie, to przyklejał klej. Ale to można też rozumieć w taki sposób, że części, które przyczepiał, były już pomalowane, że niby w sensie, że były w farbie, a resztę przyklejał klejem modelarskim, ale z drugiej strony też można to rozumieć w taki sposób, że niektóre części, które przyczepiał do siebie, to po prostu przyczepiał na farbie, że klej użył jako farba, farba wyschła i po prostu skleiła te elementy, a resztę przykleił klejem modelarskim. Także no, ja was proszę, żebyście po prostu następnym razem pisali bardziej klarownie, bo no, to jest dwuznaczne, no, nie wiadomo, o co dokładnie chodzi. Tak czy inaczej, Adamski 2006, dziękujemy za nadesłane prace, szacun, ta praca zdecydowanie jest wykonana staranniej. No i cóż, no, praktyka czyni mistrza, jak pokazuje ta praca, aczkolwiek nie wiemy, czy najpierw skleiłeś Magnumkę, a potem tego Mustanga, czy było dokładnie na odwrót. No ale mi się wydaje, że pierwsza poszła na ogień Magnumka, drugi Mustang, także trzecia, czwarta, piąta, kolejna praca, to już naprawdę jest majstersztyk. Ja mam pomysł, czekaj. No, mów, śmiało. Mam pomysł, co mogło znaczyć tamte stalnie. No. Bo że, które przyczepiałby w farbie, czyli możliwe, że te, które tam w środku kabiny albo coś się przyczepiało jakoś bez kleju, to już były pomalowane, a resztę przykleił klejem. Może tak być, ale tego się już nie dowiemy. Aczkolwiek to był twój rówieśnik, więc ty go prędzej zrozumiesz. W takim razie, moi drodzy, przechodzimy teraz do galerii od Kapselka w kategorii samoloty. Praca nadesłana, słuchajcie, 9 października 2016 roku. A więc lecimy z tym koksem. Jak samoloty, to lecimy. Witam serdecznie. Pragnę zaprezentować małą część swojej kolekcji modeli. Generalnie interesuję się lotnictwem. Modele to repliki japońskiego Nakayama Kate. Tak się to czyta? Nakayama Kate? Niech tak będzie. Nakayama? No niestety, te niektóre tutaj, słuchajcie, bo tym bardziej, że ja się na tym nie znam. Nie mam zielonego pojęcia o lotnictwie, więc te terminy dla mnie to jest po prostu, no, sztuka. Jeżeli coś poprzekręcam, sorry i proszę o wyrozumiałość. O, model firmy Hasegawa. Samolot brał udział w ataku na Pearl Harbor 7-12-1941 brytyjskiego Supermarine Spitfire Tamiya oraz jego przeciwnika z czasów bitwy o Anglię, w której brały udział polskie dywizjony, czyli niemiecki Messerschmitt Bf 109E, Edward, ostatni to MiG-15 bis, dokładniej LIM-2 w skali 1 do 72. Pierwsze trzy to skala 1 do 48. Dużo szczegółowych informacji, aczkolwiek, no, facetowi, który nie siedzi w tym temacie, i tak dla niego to jest kosmos, nie? Słuchajcie, to są samoloty, które fruwają po kosmosie. Pooglądajmy sobie te prace. Wow! No ładnie to wygląda. To też wygląda, jak faktycznie pochodziłoby z tamtych czasów, tak? A nie coś nowego, co wyjechało teraz z linii produkcyjnej. Widać, że te samoloty z jednej strony są pomalowane, ale z drugiej strony, po pierwsze, już zmęczone czasem, po drugie, brały udział w jakiejkolwiek wojnie, widać, że są pokiereszowane i widać też, że na przykład takie elementy, jak tutaj te lotki, prawda, te stery, one są w różnych pozycjach, czyli po prostu są to elementy ruchome i to mi się podoba. Lubię takie smaczki w modelach. I tutaj też widać, że to jest prawdopodobnie ruchome, tak? Co ty na ten temat powiesz, Anno? No, ładny samolot. Zobacz, jaka helikopter. Bomba. To jest chyba bomba. Jaki bomba, helikopter? To nie jest helikopter. To jest samolot. To jest samolot. No coś ty, jaki helikopter? Come on. Widzisz, jaki tutaj jest poobijany? Widać, że brał udział w walkach, nie? No. Że nie jest to nowa maszyna. No. To są takie pewnie specjalnie wykonane przetarcia. A myślisz, że co, że przypadkiem tak zrobił? Wiesz co? Bo no mi te przetarcia... To ja to spróbuję zazoomować. Słuchaj. I teraz jak to ruszyć? No właśnie. Napsułem. Zamknij. Jeszcze raz. Nie chce mi się to przesunąć. Dlaczego? Na szczałkach spróbujemy. Właśnie. Och, jejku, jakieś interfejsy mi się tutaj włączają, słuchajcie, na szczałkach przesuniemy. A czekaj, tutaj miałeś TTT do przesuwania.
Czekaj, Anno, bo ja teraz chcę się przyjrzeć tym przetarciom. Czy to jest pomalowane farbką srebrną? No tak, na to wygląda. To jest po prostu srebrna farbka. Fajny pomysł. No ale pomaluj tak po prostu takie przetarcia. To nie jest takie proste zrobić takie przetarcia farbką. A czy ja coś mówię, że to jest łatwe? A nie ty to mówiłaś? No Paco to mówił, no sorry. Noż kurczę, Bele, no powiem wam, że no naprawdę zaimponował mi. Aż się napiję. Zaimponował mi takimi detalami. Także no. Bravissima. Okej. Tutaj muszę sobie radzić w taki wyrafinowany sposób. No ale ładnie to wygląda, naprawdę. Urzekło mnie to. Proszę bardzo. Prawdopodobnie tutaj te całe podwozie jest też chowane. Widzisz, no, jest miejsce na kółka. I zobacz sobie te detale. No kurczę, piórko. Jakieś tam napisy, jakieś tam oznaczenia. Wszystko jest na swoim miejscu. Proszę bardzo, tu i tu. To pewnie są kalki, które się tutaj po prostu za pomocą wody przykleja, ale z drugiej strony no ładnie jest wykonane te podwozie. No super. Te cieniowanie tutaj, no to jest po prostu, słuchajcie, wyższa szkoła jazdy. No kurczę, jedna z najlepszych prac, które oglądałem do tej pory. No niby tylko samoloty, nie za bardzo mnie interesują te maszyny, ale to robi wrażenie. Pod względem wykonu jestem pod wrażeniem, naprawdę. Dużo szczegółów, dużo detali. No super, naprawdę super. Prawdopodobnie tutaj to jest otwierane, widzisz? Takie drzwi, a ta szybka się zsuwa do przodu. Na pewno tak jest. Tutaj jest też otwierany ten element, widzisz? Tam pilot ma jak wejść. Super. Skrzydło nawet jest pomalowane na dwa kolory. I tutaj też te cieniowania. Zobacz sobie, jak tutaj są karabinki. W momencie, kiedy karabinki strzelają, to zawsze tutaj za tym karabinem jest takie okopcenie, nie? I tutaj te okopcenie jest po prostu oddane. No super, no elegancko. Ale mnie te samoloty po prostu łaskoczą po serduszku. No świetnie. No fantastyczne prace, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Pomimo tego, że te maszyny mnie tak nie za bardzo kręcą, to jednak ich wykon, no to jest pierwsza klasa. Zobacz sobie, jak ładnie uzyskał ten kolor. Coś powiesz na ten temat? Tak głośno i wyraźnie? Twoje zdanie na temat tych prac? Co? No cokolwiek. Ania za nie mówiła. Tutaj, słuchajcie, samolocik w skali takiej. Mamy groszówkę do porównania. Ten ostatni był w skali jakiej? 1 do 40... Nie, pierwsze 3. Czekajcie. Ostatni jest to 1 do 72. Tak, dokładnie. I grosik. Tak jest. Ostatni to MiG-15 BIS. Tak, i to jest skala 1 do 72. Właśnie. Proszę bardzo. Także też ładnie pomalowany. Też ma te działka tutaj, proszę bardzo. Albo to jest jakaś antenka. Nie, to mi wygląda na antenkę jakąś. To raczej nie jest działko. A ten jest w ogóle, patrz, taki nowszy, taki bez zarysowania. Nie, no ma tutaj przetarcia, widzisz? Tutaj. Ma przetarcie. No, ale... No. Tak mniej zarysowany. W środku też ładnie pomalowany. No. Także... No, super to wygląda. Bardzo ładna galeria prac. Mnie samoloty po prostu w twoim wykonaniu zauroczyły. Ładnie to wszystko wygląda. Także, no, kapselek, po prostu szacun. No, jedna z lepszych galerii. Także dziękujemy za nadesłanie tych samolotów. Przechodzimy do kolejnej galerii. Czyli z kapselka. Z tego, co widzę, to znowu kapselek i znowu samoloty. Zobaczymy, czy to jest ta sama galeria. Podglądamy. To jest to samo, tylko tak, tutaj coś nie pykło, tak, tutaj nie ma zdjęć. Niestety moje skrypty nie działają tak, że jak nie wyśle się w ogóle zdjęć, to w ogóle nie dochodzi informacja, nie? No niestety, tak to nie działa. Także tutaj to usuwamy również. Następna galeria GB. Konrad 22. Kategoria osobowe.
mogę je przeczytać? No to czytaj. Witam wujku. Ale głośniej, tak. Wiesz, żeby cię wszyscy słyszeli. Witam wujku. Jest to mój pierwszy kontakt z modelarstwem. Wiem, że są na pewno niedoróbki i błędy. Przednia szyba i plus nadmiar kleju. Z młodości. Z miłości. Z miłości. Do klasyków na pierwszy ogień postawiłem. Postanowiłem. Postanowiłem, tam jest napisane. Dobra. Postanowiłem wybrać Dodge Charger. RT. Rocznik 68. Jest to Rebel, dobrze to czytam? Rebel, dobrze. Rebel w skali od 1 do 25, 07, 1,88. Prosiłbym, byś wskazał mi więcej błędów i dał rady, jak ich unikać. Dziękuję również za inspirację, którą zaczerpnąłem z twoich filmów. Pozdrawiam z Anglii, Konrad. Okej, w takim razie ja to przeczytam jeszcze raz, głośniej, szybciej i wyraźniej. Aczkolwiek spisałaś się. Brawo ty, żółwik. Witam wujku, jest to mój pierwszy kontakt z modelarstwem. Wiem, że są na pewno niedoróbki i błędy. Przednia szyba plus nadmiar kleju. Z miłości do klasyków na pierwszy ogień postanowiłem wybrać Dodge Chargera RT. Rocznik 68, jest to Revel w skali 1 do 25, numer 07188. Prosiłbym, byś wskazał mi więcej błędów i dał rady, jak ich unikać. Dziękuję również za inspirację, którą zaczerpnąłem z twoich filmików. Pozdrowienia z Anglii, Konrad. Znowu wszystko twoja wina. Znowu wszystko moja wina. Nie no, no... No dobra, biorę to na klatę. Także moi drodzy, no nie ma to, jak po prostu mieć świadomość, że człowiek inspiruje drugiego człowieka. Bardzo mi miło z tego powodu. W takim razie zobaczmy sobie tego Dodge'a. Ładny. No i kim ja jestem, żeby go uczyć? No, come on. Pierwszy jego model. Tej maska troszeczkę tak nie dolega, ale nie wiadomo z jakiej przyczyny. Także... Mógł mieć wypadek. Nie! Mógł po prostu nie domknąć tej maski do zdjęcia, no i tyle. Takie przypadki się zdarzają. Jedziemy dalej. No z boku wygląda po prostu klasycznie, pięknie i majestatycznie. Nic dodać, nic ująć. No tył samochodu. No kurde. Klasyka. Do tego. RT68CHA. No wypatruję tutaj nie dociągnąć. No wypatruję i wiesz co? No nie mogę się dopatrzeć. No ja też. No i co ja mam mu doradzić? No przecież wszystko chłopak wie. Mhm. Jak ma robić, co ma robić. Proszę bardzo. Pomalowane, jak należy. Umiejscowione wszystko tak, jak należy. I ja mam go uczyć? No come on. No to jeszcze on by mnie mógł nauczyć. Proszę bardzo. Silniczek pomalowany, korpus silnika. Tutaj proszę bardzo. Wszystko jest ładnie, estetycznie posklejane. Na swoim miejscu. No come on. Proszę bardzo. Wnętrze również. Imitacja czarnej skóry. Proszę bardzo. Deska rozdzielcza. No pięknie to jest wykonane. Podwozie również. Pomalowane wszystko pięknie, ładnie. Jak te wydechy tak dziwnie idą, nie? Kurczę. Świetnie to jest wszystko zrobione. Oś skrętna. Drzwi otwierane. Nie wiem, nie wypatrzyłem. Ale oś skrętna na pewno. Proszę bardzo. Nie no, panie szanowny, panie Konradzie, no co ja mam tutaj cię tutaj, wiesz, szkalować w twoich błędach? Ty nie zrobiłeś tutaj żadnych błędów. Ja osobiście ich nie wyhaczyłem. No nie ma tutaj błędów, no come on. Maska jest niedomknięta prawdopodobnie tylko. No ja tych błędów nie widzę. No come on. Także... Praca jest klasy pro.
kolejna zaje fajna, słuchajcie, praca. Także dzisiaj mamy same perełki jak na razie i póki co. Proszę bardzo. Kierownica pomalowana. Nie wiem, czy te drzwi się otwierają. Być może tak, być może nie. Aniu, co powiesz? Bardzo ładnie, super. Coś wyhaczyłaś? Jakieś niedoróbki? No właśnie, Konradzie, widzisz, ja niczego nie wyhaczyłem, Ania niczego nie wyhaczyła, a Ania czasami potrafi wyhaczyć fajne rzeczy. Także, no... No kim ja jestem, żeby cię tutaj uczyć, no? Także nie ma tutaj niedoróbek. Gratuluję, jak na pierwszy model zrobiłeś to, no wręcz fenomenalnie. Także gratuluję i czekam na kolejne prace z twojej strony. No kurczę, piórko. Pewnie sklejasz dalej klasyki. Także to jest naprawdę interesujący temat. Do zobaczenia, Konradzie. Jedziemy dalej. Moi drodzy, kolejna galeria to galeria Bartosza Konopki w kategorii samoloty. Tutaj jest bardzo dużo tych samolotów teraz. No. A witam, wujku Bohunie. Przesyłam ci model samolotu Super Marine Spitfire MK5 Revel 04-164. W skali 1-72. Mam 12 lat. Jest to mój pierwszy model. Pozdrawiam ciebie, Anię i panią Kasię. Dziękujemy, pozdrawiamy. Pako też pozdrawia. Jeszcze tutaj szwenda. Pako? Moi drodzy, teraz tak. Mamy tutaj modelik w skali 1-72. Od 12-latka. Oglądamy. Bardzo fajny samolocik. Taki bajkowy. Taki, można powiedzieć, komiksowy. Taki jak namalowany. Taki... Cacany, pomalowany w barwy wojenne. Proszę bardzo, wymagana karteczka regulaminowa. Także wszystko pięknie, ładnie. Jest oznaczony, pomalowany. Widać, że był malowany od ręki pędzlem. To od razu widać. Tak jest. No, tutaj mamy nieco prześwietlone te zdjęcie, więc niezbyt dużo wyhaczymy. Jest śmigło. Proszę bardzo, skala na rękę, właściwie na dłoń 12-latka. W sam raz. Pięknie to wygląda. Aniu, coś powiesz na ten temat? Super. Super? Tylko tyle? Ja bym zapytał, czy leci z nami pilot, bo nie ma pilota w środku. Co nie? No, no właśnie. A że moi drodzy, kolejne zdjęcie pokazuje podwozie, pomalowane na niebiesko. Być może te kółka się chowają, być może nie. Wszystkie samoloty akurat mają zazwyczaj te kółeczka wyciągnięte, bo wiadomo, jak to stoi tam gdzieś na półeczce, na wystawę, to żeby to miało po prostu punkt oparcia, tak? To, czyli dany model danego samolotu. Także świetna praca. Słuchaj, Bartoszu, no, kawał dobrej roboty. Mam nadzieję, że sklejasz dalej i dochodzisz do coraz to większej perfekcji. W takim razie dziękujemy za nadesłaną pracę. Przechodzimy do pracy. Makarewicz Pan. Dobrze, ja to przeczytałem? Makarewicz Pan. Makarewicz. Tak, też w kategorii samoloty. O, co my tutaj mamy? Concorda tutaj mamy. Cześć wujku, przesyłam ci pracę Concorda od firmy Revel w skali 1-144. Ten model sklejałem około 3 tygodnie. Mam nadzieję, że co się spodoba. Że co się spodoba? No dobra, no tak napisał. Uwagi, wal śmiało, bez takich w tym modelu jest pełno. Pozdrawiam. Uwagi, wal śmiało, bo takich w tym modelu jest pełno. No dobrze, w takim razie obczajmy twój Concorde. Jak był wychylony ten dziób. No, on taki właśnie jest. Concordy właśnie takie były. Kurczę, piórko. On wygląda, jakby ten dziób tak dostał z góry, tak w czapę. Pyk, nie? Jakby się złamał z przodu. No, bo tak leci i nagle tym dziobem tak... No, ale te samoloty takie były. British Airways. Ja się nie znam, bo takiego nigdy nie widziałam. No, ja te samoloty widziałem tylko na filmach. Nigdy takim nie leciałem osobiście. Leciałem już... słuchaj, Aniu, no, fruwaliśmy różnymi samolotami, no. Ale takim nie. No i już takim na pewno nie polecimy. Także z prostej przyczyny. One już nie fruwają. No. Także będziemy fruwać Boeingami, jakimiś tam Airbusami, ale na pewno nie będziemy fruwać już Concordem. Pegazami? Nie, to był przewoźnik, Aniu, tylko Pegas. Nie, był taki samolot. Pegas się nazywał? No.
Kiedy to był taki, gdzie go widziałeś? Ja wtedy chyba tylko z mamą jechałam. No ale to gdzie? Leciałyśmy, dokładnie nie pamiętam gdzie, ale stąd się narodziło nasze to takie słowo kocham cię jak cztery słonie. Czekaj, sprawdzę to na drugim monitorze. Co ty mi mówisz? Samolot marki Pegas? No, ja pierwszy raz słyszę, czekaj Pegas, no. Pegas, tam później dolecieliśmy do hotelu, który też się nazywał Pegas. Tylko, że tutaj dzisiaj takie zabawkowe. Aniu, Pegas, nie ma takiego samolotu, Pegas. Nie był. To był przewoźnik może, Pegas. Nie, to był samolot. Ja dobrze pamiętam. Nie wiem, ja pierwszy raz słyszę. Ja dobrze pamiętam, jak nim... No widzisz, co mi tutaj wyskakuje. No widzę. Nie ma czegoś takiego. Widzisz? A wpiszemy tutaj jeszcze coś innego w przeglądarkę. Ach. Przewoźnik lotniczy Pegas. No widzisz? Przewoźnik lotniczy Pegas to już jest. Myślałam, że przewoźnik to coś innego. Widzisz? Widzisz, tutaj masz Pegasus. Pegasus Airlines, czyli po prostu lecieliście linią lotniczą Pegasus. No. I ten samolot był wymalowany właśnie w barwy Pegasus. Widzisz? Tym lecieliście? Takim? No troszeczkę inaczej wyglądał, miał takiego tego... pomarańczowego Pegaza na tyle wymalowanego. Pisał na pomarańczowego, na pomarańczowo Pegasus. Ja dobrze pamiętam. Później byliśmy w hotelu, który też się nazywał Pegas. No to nie wiem, wbiłaś mi klina, ale z tego co ja wiem, nie ma czegoś takiego jak samolot Pegas, takiej marki. No ale mogę się też mylić, mogę czegoś nie wiedzieć, no oczywiście. Ale ja nie jestem chodzącą encyklopedią i faktycznie pamiętam, może coś tam przeoczyłem. Ja dobrze pamiętam, ponieważ ta nazwa mnie zaintrygowała i samolot ogólnie z tym Pegasem namalowanym wyglądał bardzo ładnie i dlatego mi się ta marka w pamięci zapisała. Okej, okay. Wypytam mamę jeszcze o to. Dobra, moi drodzy, ale skupmy się teraz nad pracą tutaj, przepraszam, bo zapomniałem, Makarewicza pana. Słuchajcie, Concorde wygląda dość naprawdę epicko. No niestety, te ujęcia nie zdradzają nam zbyt wiele, ponieważ samolot jest w świetle przede wszystkim takim sztucznym. Widać tutaj, że się świeci, czyli był lakierowany na pewno. Widać, że tam na ogonie ma poprzyklejane te wszystkie barwy przewoźnika i tak dalej, i tak dalej. Tu jest nawet taka dość gruba warstwa farby, bądź też lakieru. Z przodu wygląda naprawdę, jakby mu ktoś tak z góry z liścia strzelił, pyk, i go złamał. No ale Concordy takie były. No Concordy takie były, no. Wygląda tak słodziutko, tak się patrzy. Wiesz co? Bardzo ciężko mi jest ocenić tą pracę. Właściwie nie wiem, co powiedzieć na temat tej pracy. Mi się podoba, zwłaszcza te ostatnie zdjęcia. Także macie tutaj rekomendację Ani, jej się podoba. Ja nie mam zdania na temat tego Concorda. Masz mieszane uczucia? Także, proszę? Masz mieszane uczucia? Nie, to nie jest to, że mam mieszane uczucia. To jest to, że za mało widziałem, żeby coś więcej powiedzieć o tym modelu. Za mało zdjęć. Tutaj jest opcja umieszczenia 10 zdjęć, a dostaliśmy raptem tylko 4 i to jeszcze z takich ujęć, które nie do końca mnie satysfakcjonują. Ja bym chciał ten model widzieć z góry, z dołu, tak jak to widzieliśmy wcześniej, we wcześniejszych galeriach. Ja tutaj mam za mało po prostu tych zdjęć, żeby móc powiedzieć coś więcej na temat tego modelu. Po prostu no nie mogę. Ale z tej strony widzisz, jak wygląda słodko. Tak się patrzy. No to mamy rekomendację Ani. Tak się patrzy tym swoim... Model wygląda słodko. Co mówisz? Świetnie się na niego patrzy. Także no, tutaj... Nie, tak się on patrzy, jak ma tą szubę, to tak jakby się tak patrzył. Że tak? Że tak. No... Tak się patrzy. Słodziutki jest. Słodziutki jest. No dobra, ja... Niech będzie. Ja...
idę za Anią i też powiem, że jest słodziutki. Chociaż brakuje mi tutaj więcej ujęć. No, brakuje mi zdjęcia spod spodu, z boku, z góry, bliżej kabiny, bliżej ogonu. No, tak jak to widzieliśmy w galeriach poprzednich. No, nie mogę na tym samym poziomie ocenić tej pracy, co poprzednie, bo tam miałem więcej ujęć. Tutaj, no, niewiele widzę. Aczkolwiek widzę, że na pewno są kalki ładnie, równo przyklejone. Tutaj ten dziób jest taki zakrzywiony, jaki jest charakterystyczny właśnie dla Concordu, tak jakby po prostu, no, taki zakrzywiony łeb łabędzia. Te skrzydło tutaj odpowiedni kształt ma i tutaj, słuchajcie, no, akurat są też wysunięte kółeczka. Także, no, tyle mogę powiedzieć, ale jeżeli miałbym powiedzieć o staranności, o detalach coś więcej, no to niestety nie jestem w stanie tego wyłapać z tych ujęć, które tutaj mamy nadesłane. No, tutaj no bardzo mi przykro. Daj sport, bo tam... Które? No, to? To co było trzecie. Te? Ujęcie? No bo tutaj, no, trochę widać, że te okienka są tak nierówno pociągane. Okienka nie idą równo w linii, tak? To chciałaś, no, powiedzieć? No to też mi się rzuciło w oczy, ale już nie chciałem tego mówić. Mhm. Także, no, po prostu, no, za mało mam tych ujęć. No, za mało. I tak jest słodki. Ale i tak jest słodki. Także Makarewicz pan, dobra robota. Tylko, że więcej tych zdjęć następnym razem, teraz proszę. Makarewicz. To też jest pan Makarewicz, tylko się tutaj szajsnął na swoim własnym tutaj nazwisku prawdopodobnie, czy też ksywie. Na klawiaturze jedno, no, na klawiaturze jedno koło drugiego leży. Samoloty podglądamy, Anno. Mamy kolejne. Cześć wujku, przesyłam ci pracę F15 od Revel w skali 1 do 144. Pozdrawiam ciebie i widzów. No, pozdrowionka. Mamy F15. F15 nie był malowany, ale F15 to jest agresor. Zobacz, ma tutaj rakiety, no, jakieś kurde bomby. Bomby atomowe. No, no, no niekoniecznie atomowe. Znaczy, bomby atomowe nie przenoszą... Znaczy inaczej, bomby atomowe nie są przenoszone przez samoloty takiego małego kalibru. Bomba atomowa to już jest, Aniu, przez takiego potężnego bombowca przenoszona. Wiesz, taki potężny samolot, któremu się z brzucha rozsuwają nie, klapy i... Sibum! I nie ma. I grzyb. No i grzyb. No i dziękuję, do widzenia. I tyle go widzieli. Także no, no przykra sprawa ogólnie. Nie lubię bombowców. Także już wolę już to, bo to przynajmniej... No to też jest właściwie narzędzie śmiercionośne. Nie lubię niczego, co przynosi śmierć i zagładę ludzkości. No co? No taki już jestem. Ja... Ale czy ja mówię, że to jest złe? Ja walczyłem o pokój na tym świecie. No cały czas walczę. No cały czas walczę. W grach komputerowych walczę cały czas o pokój na tym świecie. A co? Ty myślisz, że co ja robię tutaj, jak śmigam? Zabijam złych ludzi przecież cały czas. Niosę sprawiedliwość na ten przykład. No. No. A co nagrywałeś teraz przed chwilą? Pamiętaj, że zanim zostałem killerem, byłem filantropem. A właściwie cały czas we mnie drzemie dusza filantropa, także no. A co to filantrop? To jest taki dobroczyńca. Człowiek, który pomaga innym, niesie dobro i tak dalej, i tak dalej. Pomaga przede wszystkim, udziela się społecznie. Robi same dobre rzeczy. Przeprowadza staruszki przez ulicę i tak dalej, i tak dalej. Aha. Więcej na ten temat powiem ci po odcinku. No. Także proszę bardzo, mamy tutaj F-15, szkoda, że nie jest pomalowany, bo tamten samolot, Concorde, no jednak coś tam miał tego kolorku na sobie, nie? Pazutko tutaj z tyłu dał pod silniki, a czemu tak? Żeby, bo pewnie inaczej by się tak przychylił i by tych silników nie było do końca widać, żeby tak podtrzymało, taka podpórka. Dziękuję. Żółwik, beczka, piąteczka. Tak jest. Moi drodzy, no, kurczę piórko, no, wyjaśnione. Mamy tutaj silniczki, mamy tutaj... Kurde, ale on kapitalnie z tyłu wygląda. No, taka konstrukcja, pomimo tego, że nie lubię samolotów, w ogóle czołgów, które niosą zagładę ludzkości, są to maszyny, które... Nie... A jaki czołg nie niesie zagładę ludzkości? No, właściwie... Nie, no widziałem, ale to nie był czołg. To był taki samochód pancerny, który był przerobiony... Właściwie on był chyba takiego przeznaczenia, że to była taka, wiesz, jakby karetka pogotowia. Wiesz? I tam ale po... Ale to było auto, a nie czołg. No to mówię, samochód pancerny. Że właściwie to nie był czołg, tylko samochód pancerny. Czołg.
tak? Z tyłu miał gąsienicę, z przodu miał normalnie ośkę, normalne kółka i to była taka, słuchaj, można powiedzieć, no, karetka i dowoziła tam tym biednym, rannym żołnierzom po prostu leki, opatrunki i tak dalej, i tak dalej. Ale wciąż to nie był czołg. No nie, 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 to nie był czołg, masz rację. Także właściwie wszystkie czołgi są śmiercionośne. No niestety. Dlatego tych maszyn nie umiem polubić, no. Jakoś... Samoloty mają o tyle dobre, znaczy samoloty są o tyle dobre, że owszem, mogą być bojowe, dobra, mogą tam dbać o twoje bezpieczeństwo, spoko, ale mogą też być samoloty pasażerskie, no. Towarowe, więc te samoloty tutaj mają ten honor uratowany, tak? Że pośród tych bojowych są też te pasażerskie, są też te towarowe, spoko, ale na przykład takie czołgi. No niestety, no nie ma tutaj usprawiedliwienia dla tych maszyn. Zostały stworzone po to, by niszczyć. Dziękuję, no. Do widzenia. I może dlatego w głębi duszy ich nie lubię. No i tyle. No i tyle. No ale z drugiej strony... tematu. No ale z drugiej strony też chronią nasze życie, tak? No bo jak wróg nas zaatakuje i ma czołgi, a my jesteśmy na przykład atakowani i mamy czołgi, to w tym momencie te czołgi co robią? No, rozwalają inne czołgi. Czyli ratują nam dupę. Ale i tak zabijają. No ale i tak zabijają, no. Najlepiej, żeby w ogóle nie było wojen i tych głupich czołgów, nie? No. No. Chociaż nie chcieliśmy tutaj urazić niczyich uczuć, mówiąc głupie czołgi. No. Czołgi na pewno są fajnymi maszynami, ale pod kątem ich przeznaczenia ja ich nie kupuję po prostu. No i tyle. Mają długie olufy. I to jeszcze na czole, nie? Taki róg jednorożca. Także fajny samolocik. Konstrukcyjnie on jest naprawdę... No, zaje fajne, podoba mi się konstrukcja tego samolotu. Wykon, no mógłbyś go pomalować, to noty byłyby wyższe. Tutaj widzimy, uszko ci się przykleiło, znaczy ten klej ci troszeczkę się tutaj ciapnął, ale to jest akurat taki mały szczegół. No, także ładna praca. Pozdrawiamy, ale nie żegnamy się jeszcze z tobą, ponieważ wiemy, że masz jeszcze jedną tutaj pracę w kategorii samoloty. Cześć wujku, przysyłam ci model samolotu MiG-17. Jest to mój pierwszy model malowany aerografem. Pozdrawiam ciebie i widzów. Och, nie lubię tego skrótu klawiszowego CB, co oznacza ciebie. Tak jakby naprawdę ciężko było napisać ciebie. Tym razem jest to wyraz bardzo krótki i skrót tutaj jest taki... Dobra, ale jedziemy z tym koksem. Mamy tutaj jaki? Czekaj, jaki to był samolot? MiG-17. Mamy MiGa-17. Ale on... Nosa, ale ma taki urwany nos, dlaczego on ma urwany nos? No nie ma takiego czubka tego, tylko ma śmigło po prostu. A może on dostał w pysk? Od takiego fako na przykład. Czekaj, nie, nie, no czekaj, coś mi tutaj nie pasuje. Serio to jest MiG? Jeszcze raz, jaki? MiG-17, czekaj, wygooglujemy sobie taki na drugim monitorze. Grafika. MiG. 17. Pokaż ty mnie. No popatrz, no to tak wygląda. No chyba Słasic mu dał w nos. Ale ten samolot wygląda, jakby stoczył wojnę, zanim na tą wojnę poleciał. No. Chyba Słasica, on chyba gdzieś tu się wkrótł. No widzisz, no to wygląda tak, jak tutaj to wygląda. No. Dziwna konstrukcja, co? Coś mi się wydaje, że konstruktor tego samolotu chyba dzień wcześniej, zanim go zaprojektował, był na ostrej imprezie. Chipsy, soczek malinowy i te sprawy. Soczek malinowy. No dobra, truskawkowy też. No szkurcze no, piórko. No może pomarańczowy. Ale z takich sfermentowanych trochę pomarańczy. No na zdjęciach no ciut to ładniej wygląda, no szczerze tutaj powiem. Ale... konstrukcja, no jednak taka, jak tutaj jest przedstawiona. No. No bim bam bom, troszeczkę nie czaję tego. No, wziął ktoś, po prostu dał tak z liścia i powiedział, idź na wojnę, bo cię wyjemy z roboty. No też masz fantazję. Wiesz co, powiem ci jedną rzecz. Już nie będę się czepiał konstrukcji tego samolotu, bo to nie twoja wina. Ale wydaje mi się, że zdecydowanie za grubo położyłeś tutaj farbę. Jest maźnięty na gabinie. Po pierwsze. Znaczy tutaj chyba tak to miało być.
Chodzi ci o ten tutaj krzyżyk? No, on jest taki grubo położony. No nie, to taka... Już zgasiłem tutaj tą galerię z boku. Ale to może tak być. Słuchaj, ale nie o to mi chodzi. O co mi chodzi? Wszystkie te samoloty, które teraz widziałem z Anią na drugim monitorze, MiG-17, one tutaj mają, rozumiesz, takie widoczne łączenie, wiesz, tych wszystkich blach, tych wszystkich płatów blach. A ty to ty te po prostu szwy, te łączenia zamalowałeś grubą warstwą farby. No i tutaj popełniłeś błąd, no niestety. Po druga sprawa, rzucająca się nadzbyt w oczy, to, że ta gruba warstwa farby tutaj, no, dała ci się we znaki, tak? Ona tutaj zaczyna się tak jakby trochę złuszczać. Także, no, przesadziłeś tutaj z tą farbą. Ale to był twój pierwszy model, więc miałeś prawo do tego, by popełnić takie podstawowe błędy. Także nie mamy ci za złe, rozumiemy to. Popełniłeś po prostu podstawowe błędy przy sklejaniu pierwszego modelu. Także nie masz tutaj co nad tym ubolować, bo naprawdę i tak to zrobiłeś dobrze. No przesadziłeś z farbą, no zdecydowanie. No, tutaj nie ma o czym nawet gadać. Tutaj też dziwnie ten ogon wyszedł. Aniu, coś jeszcze byś powiedziała? Do tej pracy? A się w tym czasie napiję, bo mi w gardziołku już wyschło. Wyczerpałem temat? Wyczerpałeś. Czy byłem zbyt surowy? Czy byłem miły, czy nie? Czy byłem sprawiedliwy, czy nie? Sprawiedliwy byłeś. O, córeczko, dziękuję. No przecież nie mogę powiedzieć, że nie przesadził z farbą, jak przesadził. Wtedy reszta naszych widzów by powiedziała, co ten wujek Bochun oszalał, co nie widzi tego, że z farbą chłopak przesadził, nie? No to dziękuję ci bardzo. Żółwik, beczka i... No jak za starych, dobrych czasów, połam mi rękę. No, także ulżyło mi, bo córka mi powiedziała, że byłem sprawiedliwy. Także, panie Makarewicz, no, czy też Makarewicz, panie, no, modele cycuś glancuś, oczywiście, trzeba tutaj co nieco poprawić, ale wiadomo, ten model to był akurat twój pierwszy. Także twórz dalej, pamiętaj, że praktyka czyni mistrza. Mój pierwszy model też nie był doskonały, żebyś poczuł się lepiej. Też popełniałem błędy. Mało tego, ty jesteś ode mnie odważniejszy, bo ja mojego pierwszego modelu w ogóle nie malowałem, a ty, chociaż za grubo, ale go pomalowałeś, czyli punkt dla ciebie. I tą sensacyjną wiadomością kończymy przegląd twojej galerii prac. Jedziemy dalej. Damian z uśmiechem czołgi nam będzie prezentował. Maszyny, które kochamy. Podgląd. Mamy czołgi. Nawet dwa czołgi. Witam cię, wujku. Sklejam modele od 2 lat. Oto jedne z pierwszych. KV-2 oraz Tiger 2. Bądź tygrys królewski, jak kto woli. Bądź tobie na... O, dzięki tobie nabrałem ochoty na sklejanie jakiejś ciężarówki. Znowu twoja wina. Moja wina znowu, widzisz? Znowu moja wina, ale biorę to na klatę. Przyjmuję. Moja wina. Moja bardzo wielka wina. Przebaczcie, bracia i siostry, bo was zmotywowałem. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Po skryptu, nie stać mnie na malowanie modelu jakoś ładniej, ponieważ... Co? Nie stać mnie na malowanie modeli jakoś ładniej, ponieważ nie posiadam farb i maluję tylko sprayem, a nie aerografem. No i tyle, cześć. O, i tutaj ci powiem jedną rzecz. To nie od grubości portfela zależy, czym pomalujesz... model, bo czasami jak pomalujesz sprayem, to ciężko odróżnić, czy faktycznie jest to spray, czy jest to pistolet, bo kiedyś był z tym problem. Puszki w sprayu miały te dysze za duże i wtedy za dużo nanosiło się farby, a teraz masz naprawdę różne te dysze, możesz sobie dokupić osobno mniejszy kaliber, większy kaliber, zmieniasz tylko same dysze i malujesz albo grubszym strumieniem, albo mniejszym strumieniem, albo tylko taką mgiełką. I teraz uwierz mi, że nie trzeba mieć pistoletu, żeby wykonać super malowanie właśnie farbą w sprayu. Czasy się zmieniły. To już nie jest to, co kiedyś. Naprawdę. Mamy bardziej cywilizowane czasy pod tym względem. Także pooglądamy sobie te czołgi.
Akurat ja nie będę wiedział, który jest który, bo skąd mi wiedzieć? Znam się na tym, jak świdę na gwiazdach. Także, no. Tutaj mamy cały zielony i z tego, co ja widzę, czy ja dobrze widzę, że to jest zielony metalik? Nie. Albo taki po prostu jarzysty? Ty, no metalik. Albo tak światło z aparatu fotograficznego oddało ten kolor, ale tutaj jakby po prostu metalik. Albo wiesz, co to jest? Co? Zwykły, standardowy, podstawowy kurz. Widzisz? Bo tutaj też jest takie coś. Ale się nie świeci. Ten model po prostu jest przykurzony. No i tyle. Wiesz co? Ja wszystko rozumiem, ale... Mogłeś nie malować gąsienic. Gąsienice mogłeś po prostu zostawić w spokoju. Te kółka tak samo. No nie wiem, jaka była twoja koncepcja do końca. Może tak chciałeś. O, widzisz, no hej. No, jesteśmy w domu. No, hello. No, teraz to nas rozpierniczyłeś na tych naszych fotelach, no. Nawet Ania se podskoczyła. No, kurde. No, słuchaj, ja jak ja, ale jak Ania nawet zareagowała, no to come on. No, o to nam właśnie chodziło. Tutaj niby też masz kółka zielone, niby też gąsienice pomalowałeś na zielono, ale jednak tutaj postarałeś się o to, żeby wnieść jakieś zabłocenie, jakąś tam rdzę i tak dalej, i tak dalej. Czołgi są przykurzone lekko, aczkolwiek co za dziwna konstrukcja. Taka wielka wieżyczka, taka krótka lufa. No. Ja bym tą lufę tak dużo jeszcze wzięła i... Ale gdzie tutaj jest miejsce na silnik? No silnik ewentualnie jest umieszczony między gąsienicami, tutaj gdzieś w piwnicy, nie? Tu. No ale to kurde, dobra, zakładam, że tutaj będzie silnik. Tutaj będą ci cali czołgiści, czy jak oni tam się nazywają, pancerni. A tutaj pewnie też. Kurde, nie zazdroszczę im. Nie chciałbym być pancernym w tym czołgu. Masakra. Przecież tam życie musi być przechlapane. Tam nie ma żadnych warunków do jakiejkolwiek egzystencji. A jakby się któremu zachciało kupę? To idzie w krzaki. Albo pod drzewo. Kiedy wszędzie są miny. To idzie pod miny. Masakra. Po co ja pytałem? Masakra. Dobra, ja już nie pytam o takie głupie rzeczy, bo wtedy głupie tematy się rozwijają. Także po co dyskutować w ogóle na takie tematy? Żółwik. Beczka. Piąteczka. Masakra. Słuchajcie, takich Czech jak nas dwóch nie ma nigdzie. Nie ma ani jednego, nie? Czech? No takich Czech jak nas dwóch nie ma ani jednego. Rozumiesz? No to świetnie. No dobra, kolejne tutaj zdjęcie. Tutaj też mamy wszystko ubłocone, uflajdane. Tak jest. To jest ten sam czołg. Widać tutaj jakieś przetarcia, proszę bardzo. Tu. Troszeczkę srebrnego koloru się przedostało. No, byłoby jeszcze lepiej. Byłoby jeszcze lepiej, gdybyś nie malował gąsienicy na zielono. Okej, ja rozumiem, że tutaj ten korpus może być też pomalowany na zielono, tak? Ale gąsienica i kółka... Jednak bym pomalował na chociażby pędzelkiem na czarno. Byle jaką farbką. Nawet byle jaką już. Mamy tutaj jakieś liny. Tutaj pewnie jakieś oświetlenie. No nie wiem, tak przypuszczam. Klapę otwartą. Aniu, co powiesz więcej na temat tych prac? Ten pierwszy tak średnio mi się podoba, bo cały w takim jednym kolorze, tylko tam gdzieniegdzie naklejki są zrobione. A ten drugi? A ten drugi, jeżeli chodzi o pomalowanie, nawet ładny, tylko ta lufa taka króciutka. No to już jest, Aniu, to już jest konstrukcja. No tutaj autor tej pracy już nie ma na to wpływu. Wiem. Także sama widziałaś, jak wyglądał ten cały MiG-17, nie? Masakra. Mnie by było wstyd coś takiego w ogóle na świat wydać. Ale widzisz, wydał, latało, fruwało, zabijało, dawało radę. Także no. Wtedy, Aniu, to były ciężkie czasy. Wtedy też wszelakie siły
czy też wojsk niemieckich, czy też wojsk rosyjskich, no miały niesamowite zapotrzebowanie na broń właściwie takiego masowego ataku. Samoloty, czołgi i tak dalej, i tak dalej. Tych wszystkich konstruktorów też nie mieli zbytnio dużo, bo albo ginęli, albo ginęli przez wroga, albo ginęli po prostu śmiercią naturalną. Albo ginęli. No ginęli, no mało było takich talenciaków, dlatego brali byle co, byle jakie pomysły, byleby tylko to się sprawdziło i nikt nie patrzył na to, czy to będzie ładne, to miało działać, to miało jechać i zabić, koniec i kropka. Skoro działało, jechało, no to spełniało swoją rolę, ale z drugiej strony też miało to być tanie w wyprodukcji i nie rozwalić się po drodze. Zanim taki czołg dojechałby do Polski, to on miał się nie rozwalić i to wszystko. Także no. No tak to było, tak to było. Ale to już było i nie wróci więcej. Chyba. Mam taką nadzieję. Także Damianie, z buźką na końcu. Dziękujemy za nadesłaną galerię prac. Ja tutaj w 100% zgadzam się z moją córką. Też ten pierwszy czołg średnio mi się podoba, będąc szczerym, ale ten drugi wyszedł Ci już stanowczo lepiej. Tylko też pomalowałeś gąsienicę i kółka na zielono i to mi się w tym czołgu no nie za bardzo spodobało. Ale to ujdzie w tłumie, nie przejmuj się. Także ogółem na 6 punktów 4,5. A Ty ile dajesz? A ja mogę dać na 10. Ile? Na 10. Na 10 to ile dajesz na 10? 6. Na 10 6. U mnie na 6 4,5. Także wysokie noty. Brawo! Brawo! Tak jest, także spoko. Sergiusz kartonowe nam nadesłał. Dawno temu. 16 października 2016 roku. Pewnie już zapomniał, że to wysłał do nas w ogóle. To my mu teraz przypomnimy, co narobił. A co narobił? Wow. No dobra. Czytaj. Czytam. Witam, mam 13 lat. To już było dawno i nieprawda. I teraz masz 15. No coś koło tego. I przedstawiam model kartonowy Jelcz 008 na podwoziu Stara 200 w skali 1:43 firmy Orlik. Model ten można zakupić pod nazwą Jelcz 008. Jako, że jest to mój drugi model kartonowy w życiu, nie jest dobrze wykonany oraz koła gdzieś zapodziałem. Wszystko, co jest na tych zdjęciach, zrobiłem sam. Podstawkę z panela podłogowego oraz gipsu, a przepraszam bardzo, ale podobają mi się te wasze pomysły. To udowadnia to, że jesteście bardzo, bardzo, bardzo kreatywni. Podstawkę z panela podłogowego oraz gipsu, a drzewka z kabli. Pozdrawiam Cię, wujku, całą Twoją rodzinę oraz wszystkich Twoich widzów. Dziękujemy, pozdrawiamy. Też pozdrawiam w imieniu widzów. Super pomysł. Jeśli mogę. No to zobaczmy sobie tego, słuchajcie, Jelcza 008. Też. Tak. Kółka się tylko zgubiły. Ale to, praca no to patrz, kartonowa. On jest taki zakurzony i jest na takim miejscu, jak widać, jakim jest miejscu, to można to uznać za taki wrak, gdzie już koła dawno odleciały. Tak jest. I tak dalej. Widzicie? Ania ma dobrą koncepcję na tą pracę. Po prostu to jest już stara ciężarówka, która... Czekaj. No dobra, dobra. To już jest stara ciężarówka, która się wysłużyła, która lata świetności ma już za sobą i ona już odpoczywa. Ona już odpoczywa. Gdzieś tam pod starymi drzewami, w jakimś bagnie tonie. Kółka już utonęły, nie ma już kółek, złodzieje rozkradli na śród, czy tam na inne jakieś potrzeby, potrzebowali do jakiegoś swojego tam pojazdu, czy kurna coś, no. Czteromożnego. Tak, no niech będzie, do taczek potrzebowali kółko. Także złodzieje rozkradli kółka i ta biedna maszyna po prostu tutaj dogorywa, tak? Proszę bardzo, jakieś bagna tutaj bulgota. Teraz mnie ponosi. Jakieś bagna tutaj bulgotają, jakieś takie inne. Także biedny, biedny, wysłużony wóz strażacki po prostu tutaj, słuchajcie, no dogorywa, tak? Dogorywa tutaj i zapomniany jest, aczkolwiek kochany, bo my Polacy pamiętamy, jak te wozy nam służyły, jak po prostu nieraz ratowały nam Dubsko i tyle. Mamy sentyment do tych wozów i
oddajemy cześć temu wysłużonemu wrakowi. Także ładnie wygląda nawet wtedy, gdy wygląda na stargany po prostu przez ząb czasu. Także proszę bardzo, ma nawet swoje podwozie. Rama, jakieś tam koło zapasowe tu chyba było, tylko że kółka gdzieś zapodział. Może koza zjadła po prostu, no i tyle. Nie, jakby koza miała jakiś metal, bo jeszcze... Kółpaki. Ale kółka mogły też być z kartonu. A kołpak... No też może były z kartonu kółka, nie? Ale chwilę... Ale jak to koza zjadła? No kółko koza zjadła. Ale skąd to koza? A jak zeszyt może koza zjeść? Uczyliście się w szkołach coś takiego? Gdzie masz zadanie, Aniu? Nie mam zadania, bo nie mam zeszytu. A gdzie masz zeszyt? Koza zjadła. Albo proszę wyciągnąć książki. Proszę panią, nie mam książki, bo mi koza zjadła. Raczej to się mówi, nie mam zadania domowego, bo mi pies wyżarł. Niech pani zobaczy, o tu. Czasy się zmieniają. Także skąd bym miał wziąć kozę, żeby... A choćby z nosa, wydubał se i ona go zaatakowała, no. No rusz wyobraźnią, no tak się mówi po prostu. No. Wydubał se z nosa, wyrosło to takie z takiego malutkiego na takie bydle i zeżarło mu książkę, no. Jego wina, nie jego wina, ale w sumie to jego wina, po co dubał w nosie, także masakra przecież jakaś to jest, no. No taka przenośna to jest, że koza mu zeżarła, no. No come on. Ale jak ona urosła? Taka koza mała i co urosła po prostu. Tak sobie po prostu wzięła i urosła, bo się rodziła. Są na świecie rzeczy, które nawet filozofom się nie śniły, Anno. Także, no. Ale mi się już śniły. Życie po życiu, ufolutki, nasza słasica. To są wszystko zjawiska paranormalne, Anno. Mi się śniło raz, że... Jest taka trampolina w jakiś park, który unosi się centymetr nad wodą. I się to zjeżdża, ale już 40 metrów pod wodę. No widzisz, jakie ty masz sny. Więc dlaczego koza nie mogłaby zjeść książki i kółek z tego modelu? Bo jest z nosa. No, zakończmy ten temat. Moi drodzy, skupmy się z powrotem nad tym, bo z kozami mi tutaj wyjechała teraz. Słuchajcie, skupmy się nad tym modelem, bo zaraz to je dostanę do głowy. To ty zacząłeś z kozami. Nie, to ty zaczęłaś z kozami. Nie, ja tylko powiedziałem, że koza zjadła kółka. A no ty musiałaś drążyć, że tak powiem, kijem w nowisku. Jaka koza, skąd koza, skąd w mieście koza, jaka koza. Ja ci musiałem wszystko tłumaczyć, że koza to musiała być z nosa, że zaatakowała ludzkość i całe... Masakra przecież jakaś to jest. Jak ja słyszę, koza z nosa zaatakowała ludzkość. Ja mam tak z nią codziennie, słuchajcie. Czasami ciężko być ojcem. Masakra. Koza z nosa zaatakowała ludzkość. Tak, koza z nosa zaatakowała ludzkość, no. No i tyle. Także... A to jest bryjka, w której utonął ten model. Błoto się znaczy. Bryjka, błoto. I też ładnie to jest zrobione. Fajna papka, nie? Pokąpałabyś się w takim czymś? No co, mówiłaś, że fajne. Dobra, nie mam więcej pytań. No w sumie pytań. Na tym obozie, co byłam rok temu, zobacz, to chodziliśmy przez bagno. No, zobacz sobie, fajne. Jakie błotko. To wygląda jak taka... Kurde. Jak takie błotko. No, czekaj. Także... No, też dużo szczegółów nawet w błotku. Także, moi drodzy, modelik naprawdę ładny. Pomimo tego, że nie ma kółek, ale tutaj Ania już... wystosowała odpowiednią interpretację tej pracy, tej makiety. Po prostu model ten, jako wrak wysłużony, gdzieś tam spoczywa sobie na bagnach, pilnuje po prostu tych bagien, no i tyle. No. Może za słasicą też się stęsknię, widzę. No. Tutaj ktoś mi przyszedł. Jakiś mam skrzat. Słuchajcie, przedstawiam wam zjawisko zwane słasicą. No Pako, uśmiech do kamery. On się troszeczkę denerwuje dzisiaj. Taki strasznie nerwowy się zrobił. A jak on jest nerwowy, to z niego jest prawdziwy ludożerca, taki ludojad pospolity. I wtedy łyka ludzi w całości. Dokładnie. Takie malutkie psiurze się zmieści na dwóch po prostu moich dłoniach. Nie słasic? Ale to jest kochany piesek.
Także dobra, nie stresujmy go więcej. No niech sobie leży. Dobra, Anno, przeglądniemy jeszcze dwie galerie. No, tak sobie myślę. Ile mamy? 66 minut. No. Powygłupialiśmy się trochę, ale teraz nuta powagi. Nosa jedząca ludzka. Na miejscu sobie to wymyśliłem. I jeszcze dzieciakom mówiłem, że to lektura. Także... Dobra, dobra. Trochę powagi teraz. Kategoria ciężkie krówki. Kategoria ciężkie krówki od Rafała Brzostka. Moi drodzy, podglądamy ciężkie krówki. Co nam tutaj po... Ładne ciężkie krówki. Witaj wujku. Ano witam. Dzięki twoim filmom ze sklejenia Mercedesa... Znowu twoja wina. Wszystko twoja wina. Czuję się jak wirus. Ze sklejenia Mercedesa zacząłem sklejać modele. Nie no, gratuluję, oczywiście. Obecnie skleiłem 21 modeli w rok. No toś poleciał. No to ja naprawdę musiałem być bardzo przekonywujący w tych filmach. I teraz postanowiłem publicznie zaprezentować moje maleństwa. A ja chciałem przeczytać moje szaleństwa. Chociaż szaleństwa też pasują. Na pierwszy strzał daję ciężarówki w skali 1 do 24. Od lewej Peterbilt 377, Aerodynamik, co tam mamy jeszcze z naczepą chłodnią, Mercedes-Benz Actros 2003 DAF z 1995 roku. Liczę na twoją opinię, pozdrawiam. No dobrze, w takim razie no 21 modeli facet skleił. Rafał, ten tutaj Brzostek taki. No kurczę bele, no. No to zobaczmy te modele. Tutaj mamy 3 ciężkie krówki. Jak patrzę na tego Mercedesa w środku, to mnie się zaczyna... patrzę, co ty wyprawiasz. Ja się wzruszyłem normalnie. To był mój pierwszy model, który ja sklejałem i też go posklejałem właśnie tak. Tak go posklejałem, że go nie malowałem, pomalowałem tylko grilla. Tam w środku te kółeczko na emblemacik, blendę pomalowałem, ale reflektorów nie pomalowałem. Reflektory malowałem dopiero jak robiłem drugi model i wróciłem się do pierwszego, pomalowałem reflektory i wróciłem się z powrotem do tam drugiego czy trzeciego. Gdzie on jest? No, no ślepa. No. No tu. No tu widzisz? Aha. Kangur mu dokleiłem naprzód. Takie widzisz, to takie rurki z przodu, co ma. To jest ten model, co ten. No. Och, jo. Ale pięknie ten DAF wygląda. Stylizowany na lata 90. O, Boziu mój. To są lata 90. Kochałem lata 90. Uważam, że lata 80., 90. to były najpiękniejsze lata motoryzacji. Zresztą nie tylko motoryzacji, ale rozwoju również kultury pod kątem muzyka, filmy. To były najlepsze lata. Zwłaszcza lata 80., 90. To były najlepsze lata. Są takie złote lata. Takie moje złote lata. Bo ty tego, Aniu, nie pamiętasz. No, ty jesteś ja wtedy nie istniałam. No ty, no jeszcze cię... Aniu, no wtedy to ja się jeszcze nie planowałem nawet. I nie wiedziałeś, jak się będę nazywać, kim będę w ogóle, jak będę wyglądać, cokolwiek o mnie nie wiedziałeś. No, no właśnie. Także, no. To są lata 90. To są moje lata, Anno. Zobacz, jak wtedy wyglądały majestatycznie ciężarówki. Czy ty to widzisz? Widzę. Widzisz to? Widzę. No właśnie. Widzę. Te białe napisy na czerwonym tle, a raczej biały napis na czerwonym tle, bo jest tylko jeden. Możecie to obrazić na to, ale to wygląda jak taki baner z reklamą. Bo to jest, Haniu, auto, które spełnia dwie funkcje. Jeździ, pracuje, właściwie trzy funkcje. Jeździ, pracuje i reklamuje firmę, przewoźnika. Aha, czyli dobrze. To nawet w dzisiejszych czasach tak jest. Czyli dobrze strzeliło. O. Wyjdź do księżyca, mi się chce. Już. Ja chcę takie coś. Już. Dlaczego ja nie mam takiego cosia? Wszystko będzie dobrze. O, zobacz.
Widzisz? Zobacz sobie ta deska rozdzielcza. Wtedy były takie te deski rozdzielcze, takie, można powiedzieć, takie bestialskie, takie toporne, takie jak wystrugane z dechy. Ale właśnie piękno tych desek rozdzielczych tkwił w ich prostocie. A teraz mamy deski rozdzielcze jak niemalże w samochodach osobowych, w tych ciężarówkach. Kurczę, piórko, no to, no. Autor tej pracy chciał ze mnie wycisnąć chyba łzy, coś mi się tak wydaje. Chyba taki miał zamiar. Każdy autor pracy chce, żeby praca się spodobała. Tu mogłeś pomalować ten pas jeszcze, wiesz? Na czarno. Jest jeszcze okazja, to możesz jeszcze zrobić. To nigdy za późno na to jest, żeby to domalować. Po prostu ten pas walnij sobie na czarno. No właśnie. No właśnie. Ta deska rozdzielcza, którą pamiętam. Model number one u mnie. Zdecydowanie. Także... Peter Bilda tutaj mamy. Ale te zdjęcia takie coś jakieś... Prześwietlone. Takie mleczne. Także... No coś tutaj... Nie wiem, czym on robił te zdjęcia. Ale mocno prześwietlone. Nie widać tutaj szczegółów, ale i tak model wygląda nawet w tym mleku dość tak starannie sklejone. No. Ładny. Też go mam na mojej półce. Tylko w innym kolorze. Jakim? Niebieskim. No zobacz. Stoi. Niebieski taki. Tutaj jest. Widzisz? Mhm. To jest ten. To jest ten sam. No, powiem ci, że zdecydowanie ze wszystkich tych modeli moje serce skradł ten DAF. No i nie ma nawet o czym gadać, nie? Ten DAF to jest po prostu no coś pięknego. Aczkolwiek reszta prac również. Super wykon. Starannie sklejałeś te modele. Aczkolwiek, gdzie jest reszta? Pisałeś 21 modeli. No a i to jeszcze w rok. A gdzie jest reszta modeli? No, dzisiaj jutro tylko 3. Jutro przyślę 4, pojutrze przyślę 5. No tak czy inaczej, dziękujemy za te skromne 3, dziękujemy za nadesłaną galerię i moi drodzy, ostatnia galeria na dzień dzisiejszy od Grzegorza Wilczka, kategoria osobowe. Podglądamy. Mam na imię Grzegorz i mam 12 lat. Model na poniższych zdjęciach jest moim pierwszym modelem i składałem go 2 dni, od rana do wieczora. Jest to Nissan Skyline GTR firmy Tamiya. Słuchaj, idź, no przestraszyłeś mnie teraz. Myślałem, że mnie koza atakuje. Kozy zaatakowały ludzkość, także... Kiedy? Przy tym kartonie. Skala to 1 do 24. Sports Car Series. Jak no 210. Temat. Pozdrawiam. Postscriptum. Te włosy widoczne na zdjęciach, zwłaszcza na masce, dostały się na karoserię podczas odtłuszczania. W normalnym oświetleniu nie są aż tak widoczne. A to se trzeba czepek nałożyć. Czepek. 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 Dobra, sprawdźmy to. Ja niestety jak widzę się nie. No, wygląda to nawet ładnie. No, tutaj wygląda jak z katalogu. Samochodów salonowych, nieużywanych. Gdzie te włosy? Na masce mówił. No, na razie niczego takiego tutaj nie widzę. Tu coś wychwyciłem na drzwiach. No. Tutaj trochę widać te włosy. Na masce? Ty widzisz tam gdzieś jakieś włosy? Tutaj na dachu. Na dachu trochę włosów, z tyłu trochę włosów. Aha, tu, no i tu. No faktycznie, coś tam jest. No tak, no jak się maluje, no to trzeba jednak robić to w takich dość sterylnych warunkach. Jak się ma jeszcze słasicę w domu na przykład, no to wtedy te różne jego kłaczki mogą dostać się w niepowołane miejsca, tak, Paco? Będziesz mnie tu teraz lizał. I słuchajcie, wtedy no trzeba się jakoś przed tym uchronić, tak? Zresztą wszystko trzeba... No Paco, gdzie mi się tu ciśniesz na ten teraz?
Słuchajcie, no wszystko trzeba po prostu chronić od takich psiowatych kłaczków. Dama z łasiczką. No. Bo nawet elektronika boi się sierści psa. No pies mi mordę lizą, no come on, no. Bierz go z powrotem, bo jemu się teraz za męską miłość wzięło. Pako, oszalałeś? Nie przed kamerami. No. Także, no, po prostu modelik pomalowany na niebieski metalik. Sam kolor wygląda dobrze, bo jest położony równo, nie ma różnych odcieni na sobie. Nie, że tutaj jest ciemniejsza plama, tutaj jaśniejsza plama, tylko kolor jest jednolity, jest dobrze położony. Tylko, że chłopak miał pecha i dostały się te włoski, nie? No tutaj traje widać. No można powiedzieć, że to jest samochód włoski na ten przykład. O, o, to jest samochód włoski. No co? No co? Samochód włoski po prostu. Także no. Tutaj ci troszeczkę klej wyżarł ten lakier. No bo pewnie lakierowałeś, potem montowałeś wszelakie lampeczki i wtedy zdarzy się takie coś, że klej wyżre lakier. No, to niestety na to też trzeba uważać. I ciebie taki pech tutaj również niestety dosięgł. No. Też takie coś miałem, ale byłem wkurzony. Robiłem poprawki oczywiście, a co? Tutaj z tyłu reflektory zostawiłeś białe. Ja bym je jednak, wiesz, miźnął na jakiś tam inny kolor, ale spoczko. Ja mój pierwszy model też nie malowałem, także wiesz. Jesteśmy kwita. Podwozie. Tutaj takie czarne. No, tutaj jakby takie czarne, nie? A tutaj już takie siwe, popielate, no. No. Skyline. No, samochód typowy do driftów. Świetny wóz. Kultowy, jakby nie było. No, ma swoją bardzo bogatą historię motoryzacyjną. Jego model, no, słuchajcie, no każdy chciałby mieć, bo Skyline to jest jednak, no, to jest kultowy klasyk. To jest kultowy klasyk. Jest to samochód, który naprawdę, no, jest godny uwagi i nie jeden by dał, nie jedno, za to, by mieć taki samochód w realu, tak? W życiu osobistym. No świetny wóz. On się nawet jako model niesamowicie prezentuje. Także super. Super bryczka. No zdecydowanie najładniej wygląda na tym ujęciu, nie? No. Tutaj wygląda jakby był z katalogu po prostu samochodów salonowych. Taki od razu teraz patrzę na niego i go kupuję za każdą cenę. Także no to jest najlepsze ujęcie. Także dziękujemy ci za nadesłaną pracę, Grzegorzu. No, samochodzik naprawdę super. Pomalowałeś go jak mogłeś. Aczkolwiek sam kolor położyłeś fajnie. No, tylko że miałeś pecha do tych włosków, nie? Pewnie coś tam ci w powietrzu fruwało i osiadło na tym. Także podejrzewam, że masz może jakiegoś zwierzaczka, albo czasami nawet jest tak, że w sypialni, nie? Jak kleicie modele w sypialni i rano wstajecie i szczepujecie pierzynkę. Tam kołdrę, czy co tam macie, koc. I to, co z tego po prostu, słuchajcie, łóżka spadnie, no to osiada kurz na meblach, na modelu świeżo pomalowanym, więc to wszystko trzeba po prostu przewidzieć. No niestety, tak jest modelarstwo. Modelarstwo nie wybacza błędów. No przykro mi bardzo, no tak już jest. Dziękujemy, słuchajcie, za waszą widownię w dniu dzisiejszym. Było nam bardzo miło, mi i Ani. Powygłupialiśmy się troszeczkę, ale zawsze tak jest, kiedy spotykam się tutaj z Anią. Musimy się... Koza mordująca. Koza z nosa. Można ją cały skończyć. Także ja to z Anią mam na co dzień w domu. Wy to macie od czasu do czasu, kiedy robimy dla was vloga. Tutaj z prac moich widzów. Zaakceptowanych oczywiście. Nie tych nieakceptowanych, bo takich też było troszeczkę. Jakieś zdjęcia, które zupełnie nie kleją się tematu i w ogóle nie są związane z modelarstwem. Wy już dokładnie wiecie, jakie zdjęcia. Mówiłem kiedyś o tym. Pogroziłem palcem co niektórym. Ale te prace zaakceptowane, no, moi drodzy, z największą przyjemnością. Być może next time'em też z Anią. Zobaczymy. Słuchajcie, bo pytacie się mnie o to, kiedy ja będę robił jakieś materiały z Anią. Powiem wam tak. Kiedyś, kiedy Ania chodziła do przedszkola, no to robiliśmy te materiały częściej. Ania już jest samodzielna, a skoro ona jest samodzielna,
to ja jej nie będę trzymał w domu przy komputerze. Niech ona idzie z tymi koleżankami, niech się bawi. Albo z tym psem. Albo z tym psem, niech się bawi. Ja wolę, żeby ona spędzała czas z rówieśnikami, niż żeby siedziała tutaj lub ze mną. Z psem. Albo z psem. Nawet, no każda forma zabawy na podwórku jest lepsza niż forma przesiadywania w domu i przed komputerem. Więc ja ani po prostu tego nie ograniczam. Ja wolę, żeby ona poszła tam z koleżanką, się pobawiła, niż żeby ze mną tutaj nagrywając siedziała przed komputerem. Wystarczy, że ja to robię, kiedy mam wolne chwile. Nie musi tego robić moja córka. I takie spotkania tutaj z Anią na moim kanale będą naprawdę bardzo, 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 bardzo rzadkie. Sporadycznie. Tak wyrywkowo, raz na pół roku nawet czasami, bo Ania ma swoje zajęcia już na dzień dzisiejszy. Słuchajcie, to już jest nastolatka. Koleżanki... No tak. No, za niedługo... Nie do końca nastolatka. Niech ci będzie. Jak nie do końca nastolatka? No a ile masz lat? 12. No to jak nie nastolatka? No to niech ci będzie nastolatka. No patrzcie ją. Chciałaby być młodsza. No dobra, malutkie nie, moje bobo. Nie, te nie, moje bobo małe. Nie. Moje bobo. Także te moje bobo już jest nastoletnie, słuchajcie. I to już się zaczyna taki etap w życiu, że jeszcze rok z dwa, a ona zacznie mi się za chłopakami tutaj obracać, czy coś w tym stylu, czy chłopcy za nią. I to już nie będzie, nagrywam z tatą, tylko tato, ja na randkę idę. Także no, czasy lecą, ja się starzeję, ta tutaj, słuchajcie, się nakręca. Także no. I to już nie będzie tak jak kiedyś, że Ania ze mną nagrywała farmingi, że Ania ze mną nagrywała różne serie. Teraz to, moi drodzy, już nie wróci, ponieważ Ania ma swoje, że tak powiem, sprawy życie. Takie. No, właśnie, no. Słasicu, o co ci znowu chodzi? Tak, ty też pójdziesz na panienki, tak? Ty też pójdziesz na panienki. Tak, tak, tak. No tak, no tak, Pako. No pójdziesz w swoim czasie. No dobra, moi drodzy, kończymy ten cykl, bo mnie koza zaatakowała. Zaraz mnie zje. Do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się cieplutko. Pa!